Szykuje się dobra walka. Tutaj przed chwilą wyzywaliście się w ringu z Piotrem Szeligą. Jak nastawienie? Bardzo dobrze. Innej opcji nie biorę pod uwagę, żeby była słaba walka. I rozumiem, nie widzisz innej opcji niż żeby było twoje zwycięstwo. Zwłaszcza, że tamten face to face też był bardzo intensywny. Będzie gorąco. Będzie gorąco, tylko tutaj już tlenu brakowało po jednym kółku. A kiedyś on taki film właśnie o mnie nagrał, że ja chyba tam kilka kółek zrobię coś tam i tlenu mi zabraknie. No u niego niestety, ale po jednym kółku to już jest kurwa mega słabo. Czyli długo nie potrwa walka. Chciałbym jak najdłużej go tam obijać, żeby wyszedł taki trochę poturbowany, a nie po jednym strzale, że będzie leżał. Może nie pozwolić tak długo go obijać. To chociaż 3-4 jakby takie bomby wjechały, to już jest łeb rozjebany. Powiedz nam, skąd w ogóle wziął się wasz konflikt? Bo to wziął się chyba tak trochę znikąd. Konflikt był, może nie, że znikąd, no ja dostałem kontrakt na Fejmie na 3 walki, tak? Czyli kontrakt mam na 3 walki, no to kto będzie pierwszy? Ja teoretycznie już wiedziałem, że będę walczył z wygranym na Fejmie 6, czyli to miał być albo bonus, albo Marcin Najman. Wszyscy dawali, że to jest Najman bez żadnego ale i był to Najman. Tam była akcja w klatce, koszulka nierozdarta i tak dalej, okej, okay. No i był Najman. Wygrany. Tak, ale przed Marcinem, Najmanem, była taka sytuacja, że on nie wiedział, że, no bo no nikt nie wie, tak, gdzie tam, co ja mam podogrywane mniej więcej, kto z kim, jak i tak dalej. I w tym momencie wyszło tak, że on na mnie zaczął na YouTubie nagrywać filmiki. Bo nie, może to nie były jakieś takie, że mnie wyzywał, tam jesteś taki, tylko tam panie Piechowiak, co pan potrafi, gówno pan potrafi, może się pan ze mną zmierzyć, albo coś tam i tak dalej w ogóle, nie? Także był jeden filmik, drugi, trzeci, wiadomo, krążyło to po sieci. No i doszło do tego, że wodarze do mnie zadzwonili, że jest taka, a nie inna osoba i możliwe, że będziemy chcieli was tam jakoś szczepić gdzieś tam do tej walki, tak? No bo konflikt macie, ja mówię, że no kurwa mam do niego konflikt, bo nie lubię czegoś takiego, że gdzieś tam internetowo później każdy mówi, ty widziałeś ten, do ciebie filmik nagrał, coś tam, bo to wiadomo, że to do mnie dojdzie, tak? No i co? No i się stało, jak się stało. Widziałeś jego walkę z młodszym z braci Pudzianowskich? Tak, po mszcze Pudziana. Jak wrażenia po tej walce? Bo to no, obaj spugli, nie wiadomo jakby to było, gdyby sędzia dopuścił do trzeciej rundy. Powiem tak, gdyby to były dwie rundy, to myślę, że Pudzian by to wygrał na punkty. Tak, z tego co wiem, że to tak myślę, że żeby było. Ale no, pokazał jedynie co naprawdę dobry charakter, tak? Pokazał charakter i w tym momencie tutaj szacunek mogę powiedzieć dla niego i tyle. Wpierdol mu spuszczę i nie będzie miał szacunku. Mówisz, że masz kontrakt na 3 walki. Tak, dokładnie. Mówiłeś, że był Najman. Teraz będzie Piotr Szeliga. I mówiłeś, że mógł być bonus BGC. A bonus BGC chce wrócić do Fame MMA. Czyli co, najpierw Szeliga, potem bonus? Nie. Ja mierzę już wyżej. Jeżeli wygram w dobrym stylu z Szeligą, to mam 2-0. Jak najbardziej. To czyli nie mogę cofnąć się, kurwa, do kogoś, kto ma, nie wiem, tam jedną czy dwie przegrane, jedną wygraną. Także po prostu albo celuję do kogoś konkretnego, albo dobra walka ma być, ma się dobrze sprzedać. Zobaczymy. Na koniec, było już ciekawie gorąco w oktagonie, kilka słów do Piotra Szeligi. Szykuj się, małolat, bo ze mną nie będzie tak jak z Pudzianem. Ja, kurwa, zawsze walczę do końca. Także zbiję cię na kwaśne jabłko i pójdziesz tam, skąd przyszedłeś. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.